W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się nieco w czasie. Teraz jest tutaj pięknie i czysto, ale już niedługo mój dom będzie wyglądał tak. No właśnie, po imprezie. Nie jestem lekarzem, więc nie powiem Wam, jak się pozbyć poimprezowego bólu głowy. Ale jak się pozbyć poimprezowego bałaganu? Już owszem. Jak widzicie, podłoga nosi dosyć rozpaczliwe ślady wczorajszej nocy. Można z niej wyczytać jak z mapy, co się tu działo, a działo się wiele. Teraz to, co mnie czeka, to po pierwsze odkurzenie tej podłogi, a po drugie muszę przejść przez cały ten sam teren raz jeszcze z mopem. Z moczeniem tego mopa, wyciskaniem i zmienianiem wody. No więc uwaga, ja zamierzam odkurzyć, umyć podłogę, a co więcej jeszcze ją wytrzeć za jednym razem, bo to zrobi. No to zobaczmy, jak to działa. No to gotowe. I teraz zwróćcie uwagę na to, że podłoga, mimo że pozostaje lekko wilgotna, to błyskawicznie wysycha, bo ta warstewka wilgoci jest na tyle cienka, że znika dosłownie w kilkanaście sekund. Jak to działa? Tutaj jest pojemnik na czystą wodę. Tu można wlać wodę razem z płynem do mycia podłóg, jakim sobie życzycie. I co ważne, nie myjemy tej podłogi w kółko tą samą wodą, która jest coraz bardziej brudna, tylko zawsze myjemy czystą wodą, która spływa niżej do, uwaga, i teraz bardzo proszę widzów o wrażliwych oczach, o odejście od odbiorników, spływa tu. I tak wygląda to, co było na mojej podłodze po imprezie. Ostra sprawa. Teraz na koniec prosta historia dotycząca czyszczenia. Podkładka, odkurzacz. Tam w środku są dwie takie rolki z mikrofibry, które trzeba jakoś umyć. Więc stawiamy odkurzacz na podkładce, wlewamy wodę do takiego znaczka, który jest tu wyraźnie pokazany i włączamy ten odkurzacz na 15 sekund. Ta-dam! Mimo tego, że woda z tyłu jest ohydnie brudna, szczotki, które są w środku, są umyte. Wystarczy je wyjąć i wysuszyć i po sprawie. Takie urządzenie możecie sobie postawić gdzieś w kąciku w kuchni albo w przedpokoju i kiedy dzieciaki wrócą z dworu z zapłoconymi butami, przejedziecie raz, dwa i nie ma z tym żadnego problemu. Szybko, sprawnie i sprzątanie mam już z głowy, więc pora się teraz zająć moją głową. Ojejku, tak.